No po dzisiejszym meczu trudno widzieć progres. Przegrywaliśmy w pewnym momencie bodajże około 30 punktami, więc skłamałbym, gdybym powiedział, że ten progres jest, bo ludzie by powiedzieli, no, że ten mecz tego nie pokazał. Natomiast wszystkie drużyny są w okresie przygotowawczym, wszystkie drużyny mają swój plan treningowy i my nie wyglądaliśmy też jakoś super zachwycająco w ostatnim spotkaniu w Toruniu dwa dni temu. A jednak to spotkanie wygraliśmy, więc te spotkania są na tyle nierówne, że nie chcę mówić, czy ten progres faktyczny jest. Mam taką nadzieję, ciężko trenujemy na treningach, pracujemy nad swoimi zagrywkami, pracujemy nad zasadami w obronie. Mówię, dzisiaj graliśmy z przeciwnikiem, który na pozycji numer 5 ma centra rzucającego. Do tej pory nie mieliśmy takiego przeciwnika w okresie przygotowawczym. Specjalnie trenerzy nie robią przed meczami żadnego scoutingu, nie przedstawiają nam składów, nie przedstawiają taktyki zespołów po to, żebyśmy my sami potrafili w pewnych fragmentach gry zastosować zagrania, które trenujemy na treningu, ale to nie zawsze wychodzi. I dzisiaj Damian Kulik i Dziurysic nas karcili z dystansu, dołączyli się do tego pozostali gracze i ten mecz wygląda tak, jak wyglądał. To jest taki okres po prostu, że próbujemy troszeczkę jakichś założeń, po prostu przygotowujemy się troszeczkę inaczej niż w trakcie sezonu zasadniczego czy playoffów. I chcemy się przede wszystkim dużo uczyć, reagować jak najlepiej, ponieważ wiadomo, że po tam trzech tygodniach takich intensywnych, wielu treningach siłowych, biegowych i kilku pierwszych sparingach, te nogi, głowa nie pracują tak jak powinny i na to przyjdzie dopiero pora w trakcie sezonu, ale wydaje mi się, że to świetna lekcja będzie dla nas, kiedy już trenerzy przygotują tam pewnie nam wycięte te fragmenty spotkania, nad którymi musimy popracować jeszcze więcej. Te, które funkcjonowały, te, które możemy użyć, nie wiem, przeciwko różnym drużynom w lidze i w pucharach. Także to nie jest tak, że dzisiaj nam mecz nie wszedł. Znaczy wiadomo, my nie chcieliśmy przegrać tego meczu, żeby też tak nie wyszło, ale akurat w tym przypadku wynik był sprawą drugorzędną. Ważniejsze były nasze założenia, nasze reagowanie na różne sytuacje boiskowe. Na pewno nie patrzymy na wynik tego spotkania, to jest którejrzędna sprawa. Oczywiście gra się o zwycięstwo, ale w meczach przedsezonowych to nie ma żadnego znaczenia. Patrzymy na swoją grę, chcemy cały czas ulepszać. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy wystarczająco agresywni, że zmuszaliśmy drużynę z Włocławka często do rzutów, które nie lubią. Patrzymy przede wszystkim na swoją grę. W ataku było dużo niedociągnięć, ale byliśmy dzisiaj skuteczni i to może cieszyć, ale też jest dużo analizy do materiału do analizy, które trzeba poprawić.